Nie, nic. Rybka mnie filmuje tutaj jak jaką gwiazdę Hollywoodu. No a jak? Wszyscy chodzą, patrzą, jakiś dokument kręcą. Zapraszam. No to kochani, jak widzieliście, spóźniliśmy się troszeczkę. No ale jak to było zorganizowane. Prawda? Z samochodami, kurczę, ludzie przyjeżdżają. Przyjechaliśmy do Wodzisławia odebrać namiot. Namiot. Chce, może pan spróbować. Są dwa rogi. Są dwa rogi. To może pan puścić już. Ten róg. No i pojechali. Hejo, hejo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym śmietnikowym spacerku. Tym razem znowu... Tak, w innym mieście. Na wyjeździe. Jesteśmy... W Wodzisławiu. W Wodzisławiu Śląskim. Nasza druga wizyta w Wodzisławiu na śmietniczkach. Zobaczymy, co dzień przyniesie, ale pierwsze, co zobaczyliśmy, to... No właśnie, że śmieciarki już jeżdżą. Śmieciarki wywożące pojemniki, także no... Czy to jest dobra wróżba? Zobaczymy na końcu, na podsumowaniu. A na razie, kochani, zasuwamy. Czekamy oczywiście na was, no bo do Wodzisławia to pewnie... No, macie kawałeczek. Tak jest, więc zaczekamy. No, a na końcu będzie jeszcze niespodzianka. Więc chodźcie z nami i czekajcie na niespodziankę. Pierwsze śmietniki, zobaczcie, ile się dzieje w Wodzisławiu. Te śmieciarki, które... Ta śmieciarka, którą widzieliście w dali być może, tam na przywitaniu, to ona była od plastiku chyba, tak? Tak, tak. Ona chyba brała plastik mm-hmm. tylko. Na szczęście. Tutaj, tak, bo kosze są pełne, tutaj jest pełno wszystkiego, ale kurczę, nasz magiczny guzik nie działa. My na pewniaka, a tu proszę. My na pewniaka i w ogóle to nie chcą nas wrócić do Wodzisławia. W Żorach mieliśmy klucze do miasta. No tutaj... właśnie. O rajuszku. No co nic, to będzie? Może to jest tylko ten. Zaraz pójdziemy do następnego, zobaczymy, czy zadziała nam ten guziczek magiczny, jak nie? To reklamacja będzie. Tutaj sprawdzać nie musieliśmy, zobaczcie, otwarte, ale... O, już widzę, lampki choinkowe. Ale no w końcu zobaczcie. Po świętach, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Déjà vu, kochani. Żaden spacerek nie może się obyć bez déjà vu. Tak jest. Czujemy się jak u siebie. No, no to chodźcie, zobaczymy, zerkniemy te lampki choinkowe. Co tutaj mamy w ogóle? Ozdoby. O, jakie fajne. Korale. Pewnie macie skojarzenia z perłami, co? Oj, wy. Perły. Ale tu ile towaru. Co ty mówisz? Jakiś sprzęt Black & Decker, zobaczcie. Chodźcie tutaj, hops. Tu jakiś sprzęt cicho. Kable, kabelki. Nie wiem, co tutaj jest. Zerknijcie. Zaraz się rozejrzymy, a tutaj... No to co? Zerkniemy i damy wam znać, tak co jest, wyciągnęliśmy. Chcecie zobaczyć, co wyciągnęliśmy z tych śmietników tutaj? No to Edytka, pokazuj. Prezentujemy. Proszę bardzo, tak, jest tego początek, sporo. Zobaczcie, miska, ale ile pięknych muszli. Muszelki zabieramy, bo muszelki śliczne będą dla... Dla pani Janinki. Dla pani Janinki. Pozdrawiamy panią Janinkę. Pozdrawiamy. Tak jest. Tutaj nowe żaróweczki. Jakaś ładowareczka. Tutaj też jakaś ładowareczka. To samochodowa. Samochodowa. Rękawiczki. Micha do schroniska. Na akcję psiak. Tak. Tutaj te korale, perły. Słuchajcie, jakieś słuchawki. Nie wiem, czy działają. Sprawdzimy. Wiadomo. Tak. Jak działają, super. Jak nie, trudno. Ale trzeba się przekonać. Tutaj jest, słuchajcie, taka chyba... Taśma LEDowa. Taśma LEDowa. I ciekawe, czy to działa. Czy to sprawne jest. Tak. Bo być może udałoby się nam na przykład też podświetlić te gablotki, które mamy tam w pokoju, nie? Z tymi skarbami. No zobaczymy. Weźmiemy. Wypróbujemy. Wypróbujemy. Moja Honda, szybsza niż wygląda. Jest. Ho, ho, ho. I tutaj jest sprzęt cicho. Tylko, że bez noża. To jest chyba jakaś wyżynarka. Bez nożyka. No nie wiem, zabierać czy nie zabierać.
No chyba właśnie. Zabierzemy, zobaczymy. No i tutaj co tu mamy? Na baterię, jakaś żaróweczka. Lampaczki takie LEDowe. Zobaczymy. Także no, jak na pierwszy śmietnik, rewelacją. Mm-hmm. Zobaczymy, zabieramy te pierdółki i lecimy dalej. Nie otwarte? A jest otwarte, już myślałam. Nie, no bo tutaj patrzę właśnie, że nie jest na czytnik, tylko na klameczkę. Mhm. No ale tak złapałeś i nie mogłeś otworzyć, myślałam, że jest zamknięte. Tutaj pamiętam pierwszy fant w Wodzisławiu, to była ta walizka. Tak, stara. Tam na końcu. Tam na końcu. I też uciekaliśmy przed śmieciarką. Dokładnie. Pamiętam? No. I to było super. Super fant właśnie. Buciki. Ale bucików nie szukamy. No i tu też było właśnie super, że udało nam się chwycić walizkę przed tutaj panami. A fajna była, z kluczykami. Z kluczykami, no. I oczywiście ją sprzedaliśmy. Tak jest. Tutaj. Jakieś sprzęty. Były grające. Tutaj same kartoniki. No nic. Ale gdzie jest miejsce na gabaryty? Nie ma, chyba tutaj jest tylko, nie w środku. Chyba tak, tutaj chyba nie ma. Obok. Te drzwi to nas po prostu prześladują, no po prostu... No ale widać po nich, że już przyszedł na nie czas, żeby wymienić. To prawda. Nic ciekawego, zaglądamy tutaj, bo jest otwarte. No to proszę. Bo jest otwarte. Prowadź. Otworzę wam. Zerknę tutaj i wam powiem, czy coś jest ciekawego. Buty, bucitki. No niestety. Nic nie rzuciło mi się w oczy. Nic takiego, co można by było przejrzeć. Same odpady. Także, no trudno. Lecimy dalej. No, jaka fajna ława. Na działeczkę. Tutaj jest pęknięta? Jest, czy nie? Tak odchodzi tutaj. No, troszeczkę. Cała nie. Tak robią, no wiadomo. Tak robią teraz meble po prostu. Wióry z okleiną i tyle, nie? Rozkręcić, ale żeby duża. Stało i koniec. Tak. Nie przestawiać, żeby się nie rozwaliła. Nie rozkręcać. No, niestety. Tak wygląda teraz to wszystko. Coś mamy? No nie wiem, no zerkam tutaj, no ale musimy zobaczyć, czy... Ale do tej pory? Nie, nic. Rytka mnie filmuje tutaj jak jaką gwiazdę Hollywoodu. No a jak? Wszyscy chodzą, patrzą, jakiś dokument kręcą? Zapraszam. O, coś tutaj mamy. Tu chlebek zostawiony. O, jakie stare te jeszcze. Ja cię kręcę, kiedy to widziałem ostatni raz? No, został się. W dobrym stanie jest, to go zostawili. Kurczę. Ale jaja. Dobra. Tutaj nic, tutaj nic. Czekajcie, tutaj mamy... No. Dzielny mały toster. Kto oglądał bajkę? Dzielny mały toster tutaj jest. Bajka była fajna. Bardzo fajna, no. No oglądamy bajki, nie, Dytka? Pewnie. Co tutaj mamy? Chyba nic specjalnego. Tutaj... O, a! Chyba nie było wygranej, bo ktoś podarł. Chyba się ktoś zezłościł. No, także wygranej chyba nie było. Zobaczymy. Tutaj też... Dzień dobry. Dobry. Tutaj też nie. No i co dalej? Chyba tyle. Nic ciekawego dla nas, kochani. Nic. Nic nie widzimy. O, jaki malutki składzik. Jaki śmieszny. I co, na czytnik? No to uwaga, próbujemy. Najpierw zrobimy tak. Zamknięte, uwaga. Jest. Czyli działa. No może. Przytrzymajcie, kochani, drzwiczki. Dobra, trzymamy. Bardzo. A ja tutaj się rozejrzę. Co my tutaj mamy?
Ale zobacz, jak fajnie schowane szczotki, żeby tu było czyściutko. Zobacz, u góry. Sprytnie, nie? No, ekstra. No i zobacz, jak czyściutko. Zadbanie. Buty, chyba rzeczywiście. Już nie tylko opony się wymienia na letnie, ale także obuwie, bo tutaj zobacz. Kozaki? Także no, wiosna idzie chyba pełną parą. A tutaj na gabertach tylko? Pusto. Pusto. O, zobaczcie tutaj. Co, zginął kotek? No, zaginął 8-miesięczny kotek. Reaguje na imię Timon. Uciekł w okolicach 26 marca. Ojej. Jak nas 26 marca to jest ulica. Tutaj. Aha, w okolicy. Myślałam, że mówisz o dacie, że nie, to już nie. Późno. Dla znalazcy nagroda. Tylko, także że od razu apel. Jakby ale ktoś widział. Te zdjęcie chyba nie jest 8-miesięcznego kotka, bo wygląda na młodszego dużo chyba, nie? No może wiesz, to jest. Nie mają aktualnych zdjęć. No właśnie. Ja też zawsze jak coś, to pokazuję swoje takie. Z dzieciństwa. Młodsze zdjęcia. Jak byłeś jeszcze piękny i młody. Ale spokojnie. I chcesz coś dodać jeszcze? Ja wiem, to się wytnie. Tutaj ciekawostka. Myślałem, że to jest wideo domofon. Ding dong! Aparaty na śmietniki. A tutaj jest na kartę jakąś. Bo tutaj ten nie. Nie, to nie będzie działać. No niestety, nie kombinuj, to nic z tego nie wyjdzie. Nic. Ja co chcesz? Ale nas zaskoczyli. No. Ciekawostka, tego chyba jeszcze nie widzieliśmy. No właśnie, jednak Włodzisław zaskakuje. No, ale pozytywnie. Chodźmy, bo chichramy się cały czas, a nic nie mamy, nic nie znajdujemy. Ale przynajmniej humory mamy fajne. Co tam? Będziesz płytki, robił remont? Płytki w płytunie będziemy robić remont. Na działeczkę. One są chyba z odzysku, nie wiem. Tak mi się wydaje. Ale zobacz, jakie fajne płyteczki. No. Faktycznie, no, na działeczkę. Szata tego. Proszę ja was. No i co? Nie zrobiłby sobie z tego czegoś fajnego? Pewnie. O. Chociaż na jedną ścianę, nie? No. Na pół ściany nawet jakby starczyło. No tylko takie, koło zlewu. Takie domki na działeczkach już są malutkie, nie? No nie? Tam mają tam po 20 metrów, po 30 metrów. No i tutaj jakiś remont był właśnie chyba, bo tu są powyrzucane wersalki. A déjà vu pokazywało? Tak, tutaj są jedne i tam chyba na dole drugie. No, są. Przykryte. Tak. Także naprawdę wszystko można i umeblować się, kochani, remont zrobić. Coś pięknego. Prawda? No szkoda, że nie mamy tej działeczki. Nie wiem, czy tutaj się nie spóźniliśmy. Jesteśmy kochani teraz na osiedlu 30-lecia, tym ogromnym, takim dużym osiedlu. I tu jest taki wielki śmietnik tutaj, pamiętacie? Ostatnio... Tak wszystko fruwało. Wszystko było pełno, więc zerkniemy, zobaczymy, co tutaj się kryje, ale widzę, że dzieje się tutaj. Tak, no właśnie, fajnie. Tak. Każdy korzysta, więc skorzystajmy i my. No to kochani, jak widzieliście, spóźniliśmy się troszeczkę. No ale jak to było zorganizowane. Prawda? Z samochodami, kurczę, ludzie przyjeżdżają. Tam dwóch panów brało materac. Do samochodu pakowali. Tak, za nimi stał drugi samochód. Tam taki pan sobie przeglądał, szperał i odjechał. No dzieje się. No pewnie. Kurczę, elegancko. A tam jest taki ogromny ten śmietnik, nie? Tak. Ogromny. Ale to fajnie, bo tam po jednej stronie masz te kubły właśnie na papier, nie? Fajnie zorganizowane, super. Nie tracimy zatem czasu i lecimy, bo musimy chyba ich wyprzedzić. Mam nadzieję, że albo odjechali, a nie, że krążą w okolicy, no bo z brykami to nie mamy szans. No nie. Na naszych nóżkach. Ze śmieciarkami. No, ale no tutaj na tym osiedlu naprawdę sporo się dzieje, dużo jest tych śmietników. Zobaczymy, co będzie dalej. Pani, po dłuższej przerwie mamy jakieś trafienie. No właśnie, skromne w końcu. Skromne. O. Będzie się trzymać. Skromne, bo skromne, ale to trochę, jest trochę się planetarium śląskie. Rozwala, co? Ale to jest ze słomy, tak? Ze słomy. Tak.
Artykuł taki, taki. Skarbów z tyłu nie ma? Nie ma. Ale można by to jakoś... Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Bo tutaj jest to, to jakby... O! A! Trzeba bardziej przymocować, nie? No. Trzeba to jakoś ogarnąć i... No co, nie będzie? No pewnie, że zabieramy, no co? Z Włodzisławia? No i nic, poza tym nic. Fantastyczne humory, super pogoda, jest coraz cieplej, ale niestety no nic takiego bardziej spektakularnego dla Was pewnie. Ale cały czas przypominamy, mamy niespodziankę. Czekajcie na niespodziankę. Jesteśmy w troszeczkę innej części miasta, no bo bardziej nowocześnie się zrobiło. Zobaczcie, jakie nowoczesne budownictwo, znaczy nowoczesne, no na pewno... Nowsze te bloczki, nie? Nowsze te, tak, bloczki. Bardzo fajnie. Kolorowo. To wygląda. Super. No i co? Zobaczymy, czy bogato też będzie na śmietniku. Tutaj fajnie, szybko. Jest super, że... Otwarte. Zamykane. Czekają na nas. No. No to patrzymy. Koszyczki. Święta się skończyły. To koszyczki. Dzień dobry. Dobry. Koszyczki zostały, widzicie? Na przyszły rok jak znalazł. Na przyszły rok jak znalazł. O, tutaj są plastiki porozbieranych, czyli nasi tu byli. A to są takie koszyczki... Prezentowe. Prezentowe. No, czyli były prezenty na święta, te sprawy. Pewno tak. Zawartość. Opróżniona. A koszyczki, wiadomo. No, ale też fajnie. No cóż, tutaj są takie blaszane, metalowe te pojemniki, ale puściutko tutaj jest. Nie wiem, czy wywiezione, czy nie wywiezione. Ale nic takiego ciekawego chyba. Okolica nam się podoba, no to rozejrzymy się, to rozgościmy się po prostu. Idziemy się trochę rozerwać, Mariusz? Tak jest. My cały czas się bawimy. Elegancko. Tutaj mamy rodzinny park rozrywki. No, jak fajnie. Tutaj taka mapka, to musi być nawet spore. No właśnie, jest spore. No, jakiś skatepark te sprawy. Boiska. O Rajuśku. Nieźle. Super. No to kochani. A my w którą stronę idziemy? No masz mapkę. Tędy czy tędy, a może tędy. Po prostu pójdziemy. Usiądziemy na ławeczkę. Przemyślimy. Zrobimy, tak, i zrobimy małe podsumowanko. Fajnie o. Tutaj. Cisza, spokój. No. Czasem pewnie jest głośno też. Ale fajnie tutaj, no. Bardzo nam się podoba. Ogólnie w Włodzisławiu nam się podoba. Już mówiliśmy o tym za pierwszym razem, jak byliśmy tutaj na gościnnych występach. Tak jest. Ale kochani, my do Włodzisławia przyjechaliśmy no nie przypadkowo, nie stricte na spacerek śmietnikowy. Po prostu na, przy okazji. Na spacerek, tak, wybraliśmy się przy okazji. Przyjechaliśmy do Włodzisławia odebrać namiot. Namiot. Mamy, dostaliśmy wiadomość, że nasz namiot już jest gotowy, można go odebrać, więc... Nie możemy się doczekać. Zabieramy Was ze sobą. Zobaczycie. Chociaż nie. Namiotu nie zobaczycie. Nie. Nie zobaczycie w tym odcinku namiotu, bo namiot chcemy pokazać i rozłożyć no, w szczególny dla nas dzień. Pewnie domyślacie się, co niedługo się zbliża. Nasz cel charytatywny. Targ staroci w Jastrzębiu Zdroju. Tak jest. Więc planujemy rozłożyć go i pokazać go Wam w całej okazałości właśnie w niedzielę na Targu Staroci, tak, w Jastrzębiu. Cel charytatywny, przypominamy. Także no nie możemy się doczekać. No i zobaczymy, jak on wygląda w ogóle. Czy my go damy radę podnieść? On jest duży czy nieduży? Kompletnie, wiecie co? Tak się cieszymy, że będzie ten namiot, ale z drugiej strony takie obawy mamy troszeczkę delikatne. No będzie bo, dobrze. Bo ma być solidny. A jak solidny... To i ciężki. Zobaczymy, kochani, jedźcie z nami do producenta, odbierzemy namiot, zobaczymy, coś może uda się pokazać,
ale na pewno całego namiotu nie pokażemy. Nie. Także trzymajcie się, ściskamy i widzimy się za chwileczkę. Chcę, może pan spróbować. Są dwa rogi. Są dwa rogi. To może pan puścić już. Ten róg. Po zewnętrznej zakłada pan tu na nogę. Ten róg zakładam tu. Dobry. Kochani, my już w Jastrzębiu, przy garażu, no nie raczej nagrywaliśmy tam dosyć sporo, natomiast no nie możemy wam tego pokazać na razie jeszcze, to znaczy nie chcemy. Chcemy ten namiot wam pokazać w szczególny dla nas dzień, to jest właśnie dzień celu charytatywnego, to już tuż, tak w jest. Najbliższą niedzielę przecież, 16 także kwietnia. Także poczekajcie, ale zobaczcie, no jest troszeczkę... Zresztą zobaczcie sami. To jest nasz wymarzony namiot. Jest duży. Jest duży. Trzymaj. Jest jak Edytka. Dla porównania. Tak, Edytka, przytrzymaj. Dla porównania, tak. Ale Edytka jest niziutka. Słuchajcie, on jest duży. Natomiast jest leciutki. Nie jest ciężki, właśnie. Jest leciutki, fantastycznie. Natomiast no, jest solidny, jest po prostu świetny. Zobaczycie, bo my naprawdę no, jesteśmy... Strasznie nam się podoba. Bardzo nam się podoba. No niestety zajmuje sporo miejsca w bagażniku, to bym powiedział, że mało. Bardzo dużo miejsca w bagażniku zajmuje i to jest... Ten problem, to jest ten problemik, który postaramy się rozwiązać jakoś. No kwestia logistyki, pewnie. coś tam pomyślimy, tu się wciśnie, tam się wciśnie, zobaczymy. Ale naprawdę nie możemy się doczekać, aż go zobaczycie, aż będziemy mogli wam go zaprezentować, bo on jest kompletnie spersonalizowany. Oj. Tylko dla nas. Wieje, dla nas. Więc domyślacie się, co tam będzie na tym, na tych ścianach i w ogóle. No... Ale to jeszcze nic nie mówimy. A na ten filmik dziękujemy wam serdecznie, kochani, za spacerek, za to, że towarzyszyliście nam w Włodzisławiu, że szukaliście razem z nami. No nie za dużo, ale fantastyczna fajny pogoda. Był spacerek, naprawdę. Tak jest, przygoda wesoło. Rewelacyjna. Było bardzo, bardzo wesoło. Dziękujemy, dzięki, kochani, ściskamy i do następnego. I pozdrawiamy, pa!